Lamy z Panamy mówią witamy. Dobrnęliśmy do dnia 4 tak, lipca. Indo kuriera numer 95. A to oznacza, że na społeczności czeka Was ankieta, w której możecie zagłosować nad dalszymi losami kuriera. Czy chcecie go oglądać dalej po numerze setnym, czy też rezygnujemy z tego projektu. No a teraz opowiadam o tym, co działo się dnia 4 lipca. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, to jest Dzień Niepodległości. W roku 1776 obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny uchwalił deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych. I dzień ten jest na tyle ważny dla Amerykanów, że od tamtej pory obchodzi się w tym dniu właśnie tego dnia święto Dnia Niepodległości. Dzień Niepodległości obchodzi się w Stanach Zjednoczonych. No a my lecimy z wcześniejszymi datami, bo to nie jest meritum tego dnia, a więc 4 lipca 1569 roku król Zygmunt II August ratyfikował Unię Lubelską. Już ostatecznie ona została uchwalona, zatwierdzona w poprzednich kurierach, to znaczy no, dawno, no, wcześniej, prawda? No a dzisiaj kończymy jej temat. Już w tej chwili rumieńcy nabrała to pełne połączenie Polski i Litwy w Rzeczpospolitą obojga narodów. 4 lipca 1584 roku angielska ekspedycja prowadzona przez kapitanów Filipa Amandasa i Artura Barłowa dotarła do łańcucha mierzejowych wysepek u wybrzeża Karoliny Północnej, spośród których wybrano Ronakę jako miejsce założenia rok później pierwszej angielskiej osady w Ameryce Północnej, która osada jednak nie przetrwała. Zwana jest dzisiaj znana, tak się o niej mówi, pod nazwą Zaginiona Kolonia. Na tej podstawie powstał też taki horrorowaty film. Nie wiem, ile on miał tam wspólnego z rzeczywistością, na pewno bardzo niewiele, no ale pobudzał wyobraźnię. Film pod tym samym tytułem, Zaginiona Kolonia. 4 lipca 1610 roku, druga wojna polsko-rosyjska, hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski odniósł zwycięstwo pod Kuszynem nad wojskami moskiewskimi, które szły z odsieczą Smoleńskowi. Dał im upnia. Jak to Żółkiewscy potrafią. 4 lipca 1753 roku Jan Pierre Blachard, wspominany już niejednokrotnie, przyszedł na świat. Był to francuski wynalazca, pionier lotnictwa i boloniarstwa, który zmarł w 1809 roku. Miałem nie mówić zginął, umarł, został zamordowany. Wszyscy zmarli, tak, zmarli. Kto umarł, ten nie żyje. Dalej lecimy. 4 lipca 1865 roku ukazała się powieść Alicja w Krainie Czarów pióra Lewisa Carrolla. Wspaniała książka, później doczekała się kontynuacji pod tytułem Alicja po drugiej stronie lustra. No i niejednokrotnie ekranizowana i no z całą pewnością o Alicji w Krainie Czarów możemy powiedzieć, że była takim wielkim, milowym kamieniem rzuconym gdzieś tam na ścieżki literatury, od którego jej nurty odbiły się i popłynęły w kierunkach, których naprawdę nie mogliśmy się spodziewać. Gdyby nie ona, to nie dryfowałyby zapewne długo, długo jeszcze w tamte strony. Tak to nazwijmy. 4 lipca 1890 roku w krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb sprowadzonych z Paryża szczątków Adama Mickiewicza. Kilka dni temu słyszeliśmy o pogrzebie ponownym Słowackiego, tym razem chowamy kolejnego wieszcza, Mickiewicza. 4 lipca 1916 roku pierwsza wojna światowa trwała, rozpoczęła się krwawa bitwa Legionów Polskich z wojskami rosyjskimi pod Kostiuchnówką. I 4 lipca 1920, wojna polsko-bolszewicka, rozpoczęła się generalna ofensywa Armii Czerwonej na ziemię polskie. Oni doszli bardzo głęboko, pamiętacie, doszli niemalże pod Warszawę i tam potrzebny był cud nad Wisłą, żeby Czerwonej zarazie skręcić kark.
4 lipca 1943 roku w katastrofie brytyjskiego samolotu C-87 Liberator, krótko po starcie z Gibraltaru, w tym dniu 4 lipca 1943 roku w tej katastrofie samolotu brytyjskiego C-87 zginął premier RP na uchodźstwie i naczelny wódz polskich sił zbrojnych generał Władysław Sikorski i prawdopodobnie 15 innych osób. A jedna czechosłowacki pilot Edward Prachal została ranna. Także tutaj ta zagadka po dziś dzień spędza sens z oczu historyków. Nie znamy odpowiedzi, nie wiemy do końca, czy to był zamach, czy to była taka naturalna katastrofa. Ilu ludzi, tyle opinii, tyle zdania. Już kiedyś wspominałem, że no, opinia, zdanie są jak dupa, każdy ma swoją, prawda? 4 lipca 1998 roku zmarł Janusz Przymanowski, polski pułkownik, prozaik, poeta, scenarzysta filmowy, dziennikarz, tłumacz, polityk, poseł na Sejm PRL, urodzony w 1922 roku. I jak wszyscy zapewne wiecie, temu panu zawdzięczamy powstanie powieści i w pewnym sensie serialu Czterej Pancerni i Pies. Czterej Pancerni, który no, bez wątpienia gościł już na antenie Kuriera, który bez wątpienia jest takim bardzo, bardzo kultowym serialem. I można tutaj wiele mówić, że przekłamuje prawdy historyczne, wielu ludzi tego się czepia, że w ogóle wypacza obraz wojny, obraz tego współdziałania polsko-radzieckiego i tak dalej. No, jeżeli ktoś chce i szuka źródeł historycznych, to są takie źródła. Dla mnie ten serial to jest po prostu przygodowa opowieść w rodzaju, nie wiem, Johna Rambo, nie mam pojęcia, jednoosobowej armii, która niszczy Vietcong w Wietnamie. O, porównajmy to do tego. No, bo jakieś tam prawdy historyczne w tym się kryją, no bo on gdzieś tam obraca się w pewnych nurtach historycznej prawdy, fałszując ją, ale no wszyscy się tego spodziewamy po tego typu filmie, tego typu autorze i tak dalej. Dla mnie sprawa jest oczywista. Nie wiem, czy tej części nieobecne, jeżeli obecne, to jej nie usłyszycie, a jeżeli nieobecne, to nie miejcie do mnie żalu o moją opinię wygłoszoną w tym miejscu i w tym czasie. A dzisiaj wam już teraz podziękuję i zapraszam oczywiście na jutro. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi, niech moc będzie z wami. No i do usłyszenia.